Dzisiaj ruszamy z zapowiadanym już trzecim sezonem motocykli i quadów moich widzów. Ostatnio było podsumowanie drugiego sezonu na moim kanale i wyłoniliśmy sobie zwycięzcę, a dzisiaj ruszamy z pierwszym odcinkiem trzeciego sezonu. Zanim sobie przejdziemy do oglądania, to proszę zostawcie suba na kanale, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a jeżeli ktoś subskrybuje, to proszę wciśnijcie jeszcze dzwoneczek, ponieważ wtedy moje filmy będą się lepiej pozycjonowały, więcej osób usłyszy o tej serii i będą mogli po prostu dzielić się swoimi maszynami. Także kliknijcie suba razem z dzwoneczkiem, a teraz przechodzimy do oglądania. W ogóle powiem wam, że ten odcinek jest na mega wysokim poziomie. Rzadko się zdarza, że oceny są tak wysokie, ale sami zobaczycie. No i jedziemy z pierwszą osobą, którą jest Michał. Michał, serdeczne pozdro leci do ciebie. Michał wysłał nam Yamaha DT80 z 1993 roku. Ostatnimi czasy robił on remont silnika i jest on na nowym tłoku. Na dzień robienia zdjęć miał przejechane około 450 km. Yamaha posiada silnik dwusuwowy o pojemności 80 cm sześciennych i ma około 10 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 85 km na godzinę, przy zębatkach na przyspieszenie. Dojście do tych 85 zajmuje około 5 sekund. Wiadomo, zależy od warunków i drogi. Tak mówi przynajmniej Michał. Całkiem niedawno zostały założone nowe handbary, a jedyny mankament to niedziałająca kopka, jak to w tych modelach bywa. Plastiki niestety są nieoryginalne, co ją trochę oszpeca, ale i tak według niego wygląda świetnie. Dzięki Michał, że wysłałeś zdjęcia, ode mnie ocena 8 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Hubert. Hubert, pozdrowienia. Hubert wspomina, że bardzo podobają mu się moje filmy, a w szczególności seria motocykle i kłady moich widzów. Subuje mnie z dzwoneczkiem, także bardzo dobrze i tak samo dał followa na Instagramie. Was również do tego zachęcam, nick na moim Instagramie to po prostu gdzie taniej. Hubert prezentuje swojego Junaka RS125 z 2016 roku, kupionego 24 kwietnia 2018. Bardzo mu się podoba, jest to jego drugi taki sam Junak. Są według niego po prostu bezawaryjne. Na tym Junaku zrobił od kwietnia 3000 km. Nic z nim nie będzie modyfikował, ponieważ jest naprawdę ładny. Jest to oczywiście 125 w czterosuwie. Bardzo mało pali. Prędkość maksymalna to około 112 km na godzinę. Robione przy nim były tylko napisy na oponach, w planach ma jeszcze przerobić wydech lub sprzedać i kupić coś mocniejszego, ponieważ kończył on egzamin na A2. Miał on również ten sam model Junaka, tylko w czerwonej wersji, tamten był troszeczkę awaryjny, urwał się stelaż od tablicy rejestracyjnej, poluzowały się mechanizmy zmiany biegów, ale po tych naprawach tak naprawdę świetnie działał. W ciągu roku przejechał około 12 tysięcy km, po czym go sprzedał, no i kupił tego. Dzięki za opis, ode mnie ocena 9,4, brakuje mi tu tylko tak naprawdę dźwięku silnika. Następną osobą jest kolejny Hubert. Hubert, pozdrowienia. Z kolei ten Hubert wysłał nam kłada KXD Bombardier 150. Ma go od około roku czasu, no z kawałkiem. Ma około 16 koni mechanicznych, podobno rozpędza się do 80 km na godzinę, ale jemu się udało 60. Seryjnie ma on pojemność równą 124 cm sześciennych, ale jest on stuningowany do 150. Radzi sobie nawet dobrze, może go polecić, lecz wspomina, że raz odkręcił mu się wahacz. Spokojnie wyjeżdża pod strome górki, dostał go na komunie w 2017 roku, kosztował około 2900. Bardzo chciałby znaleźć się w odcinku i aby go pozdrowić. Także ode mnie pozdrowienia już poleciały na samym początku. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, który nadesłał Hubert. No i bardzo fajnie, Hubercie. Ocena 8,7 na 10. Kolejna osoba to Bartis. Bartis, pozdrowienia. Bartis wysłał nam motorynkę model M02. Została przedłużona rura i wyciągnięte z niej wszystkie rzeczy, aby spaliny się lepiej rozchodziły. Zmienione zostało kolanko na kolanko Simpsona. Cylinder zmieniony na cylinder o pojemności 60 cm sześciennych. Kanały cylindra zostały skorygowane. Głowica została splanowana, został zastosowany gaźnik Bing 17. Kanał wylotowy do cylindra został powiększony do 15 mm, tak aby pasował do średnicy przelotowej gaźnika. Został zmieniony zapłon na bezstykowy z Rometa Harta. Zębatka zdawcza została zmieniona z 12 na 13. Motorynka ta ani razu się nie zepsuła. Została pomalowana wiśniowym metalicznym lakierem na baku i na płotniku została położona achydrografika. Linki i rączki zostały wymienione na białe, a siodełko oprzyte ręcznie pod kolor motorka, a rolę tłumika zastąpiła końcówka wydechu ze skutera. Powiem wam, że jest to mega rzeczowy opis, rzadko się takie zdarzają, ale jednak ode mnie ocena 8 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Mikołaj.
Mikołaj, pozdrowienia dla Ciebie. Mikołaj na wstępie opowie coś o swojej maszynie. Jest to Honda TRX90 z silnikiem, który ma pojemność 120 cm3. Ten kład jest z 2003 roku oraz posiada około 4000 km przebiegu. Nie ma on niestety licznika, więc nie jest w 100% pewny co do kilometra, ale mniej więcej tyle by wychodziło. Gdy kłada miał 1,5 miesiąca, przejechał nim około 120 km. Prędkość maksymalna, jaką mu się udało osiągnąć, to 87 km na godzinę. Pamięta on, że w pierwszy dzień pojechał na przejażdżkę i wbił on wkręt w oponę. Z racji tego, że opony nie mają dętki, to na razie ma on pamiątkę. Opony z tyłu mają 23 cale. Daje to efekt wgnieconej rury wydechowej. Został dołączony jeszcze plik MP4, czyli dźwięk silnika, posłuchacie go zaraz. Crossa, którego widać na jednym ze zdjęć, to cross jego kolegi. Jest to Yamaha, modelu on nie zna, ale 90 cm3, taką ma właśnie pojemność. Jak dodaje Mikołaj, Honda ta niestety ma dziurę w tłoku. Chciałby on pozdrowić jeszcze Michała M, także od Mikołaja i ode mnie lecą pozdrowienia, Adamie. Dodam wam jeszcze, że ten quad będzie robiony niedługo na wzór Mad Maxa, dlatego nie ma on tak naprawdę błotników z przodu. No i ode mnie dam ci ocenę 7,7/10, gdy wyremontujesz go całego, doślij foty, na pewno będzie lepiej. Następną osobą jest Dominik. Dominik, pozdrowienia. Dominik z kolei wysłał nam kolejnego kładzika do tej serii. Bardzo mnie cieszy, że tak dużo kładów wysłaliście. A tutaj, ten którego widzicie, to Polaris Trail Boss 330. Jest on z 2004 roku. Jest on po remoncie w idealnym stanie silnikowym. Wszystko zostało zachowane oryginalne, w bardzo dobrym stanie. Kład jest dosyć unikatowy i ciężko go spotkać gdziekolwiek. Obecnie mało jest ogłoszeń po prostu z takim sprzętem. Egzemplarz ten zachowany jest w idealnym stanie pomimo swojego wieku. Posiada go od ponad roku. Maszyna masywna, mocna i zrywna. Prędkość maksymalna to około 100 km na godzinę. Więcej nie próbował. Dominik, powiem ci, że byłoby blisko oceny 10/10, gdybym dostał dźwięk silnika. To by była taka wisienka na torcie, ale daję ci równie wysoką ocenę. 9,3/10. Następną osobą tego zestawienia będzie Kuba. Kuba, pozdrowienia dla Ciebie. Kuba posiada w swojej kolekcji WSK z 1969 roku. Motor ten jest o pojemności 125 cm3. Kuba ma nadzieję, że dostanie się do odcinka. Tutaj wam nadmienię, że każdy będzie w odcinku, kto wyśle zdjęcia. Po prostu u mnie tylko jest kolejka, należy chwilę poczekać, ale naprawdę, jeżeli spełniliście wymagania z opisu, przeczytajcie sobie je w opisie, to każdy znajdzie się w odcinku. Od siebie dodam na temat tego moto, że w takim stanie spotykany jest naprawdę rzadko. Zdjęcia są kozackie, chociaż trochę mało opisu. Słabo się z nim postarałeś, Kuba. Takie moto zazwyczaj mają piękną historię, w szczególności gdy moto są 2-3 razy starsze od niejednego z nas. Ode mnie ocena 8,5/10. Przejdźmy sobie do kolejnej osoby, czyli do Jakuba. Jakub, pozdrowienia. Jakub przesyła zdjęcia niemieckiego motorowera Solo 712 z 1992 roku. Jest to dwusłup 50 cm3, nie dysponuje on typowym dźwiękiem 50-tki. Podobno Jakub załączył dźwięk silnika, ale niestety on nie doszedł do mnie, także wielka szkoda. Licznik w tym momencie pokazuje około 14 tysięcy km, lecz tak naprawdę ma on większy przebieg, ale nie jest on liczony ze względu na zerwaną linkę od licznika. Linkę tą w ogóle ciężko dostać. Moto stało przez 20 lat i zostało z małą pomocą taty uruchomione. Wymieniona została świeca, olej w skrzyni, olej w sprzęgle oraz wyczyszczone zostały filtry. Co ciekawe, motocykl ten posiada 3-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Bez problemu wyprzedza Simpsona w wyścigu na prostą. Jest w stanie pojechać 60 km na godzinę po zmianie przełożenia na mniejsze, bardziej szosowe. Wtedy w terenie potrafi nawet wyciągnąć 100 km na godzinę. Odpala on poprzez kręcenie pedałami jak w rowerze, co wprawia w ruch pasek, który porusza tłokiem i rozpoczyna pracę. Wyglądem ta maszyna nie grzeszy, ale nadrabia tym, jak się prowadzi, oraz masą, bo waży około 50 kg. Widz ten nie przeliczył spalania, ale bak przy codziennym odkręcaniu manety na długich prostych znika w niecały tydzień. Widz ten dodał, że subskrybuje mój kanał, dołączył do grupy na Facebooku oraz na Snapchacie. Już wiem, czemu tak naprawdę nie dostają dźwięku silnika, po prostu ten widz wszystko wysłał na swoim dysku sieciowym, a ja nie pobieram stamtąd zdjęć ani dźwięków, także już mamy winowajcę. Ode mnie ocena 8,3/10. No i przechodzimy sobie do Filipa. Filip, pozdrowienia. Filip wysłał nam Zipa Pro 50 i Kawasaki KFX 700. Przy okazji widzicie tam Audi A4 B8 1.9 TDI 180 kucy. Swojego Zipa ma od ponad 2 lat, przez ten czas nie było z nim żadnych problemów, na chwilę obecną przechodzi remont i będzie on powiększany do 110 cm3. Kawasaki z kolei jest to kład, który jest w pełni seryjny, ma bardzo dużo mocy i ogólnie poleca.
Ode mnie ocena 7,9 na 10. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcecie wy znaleźć się w kolejnym odcinku, wyślijcie proszę zdjęcia, przeczytajcie sobie opis, tam macie wszystkie informacje. Macie podanego maila, macie podane szczegóły, tak naprawdę nie idzie się pomylić. A jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, napiszcie w komentarzu.